Siema, witam ponownie w Last Eposzku. Lecimy dalej. Tu widzę, że mam jeszcze jednego sidequesta do zrobienia, za którego dostanę pasypkę i idol sloty, także przydałoby się to zrobić. Będziemy sobie zrobić tego sidequesta. No i później już chyba pójdę dalej z główną linią fabularną. Jeżeli o to chodzi, to jestem aktualnie tutaj. Czyli tu jeszcze troszkę zostało. Tu będą na końcu te trzy bossy do zabicia. I kurde, nie wiem, czy po tym nie będzie zimy. Chyba, że coś jeszcze przed tym jest. Aha, jeszcze tutaj. Kurde, no nie pamiętam, jak to jest tutaj zrobione, jeżeli chodzi o kolejność. No ale zobaczymy. Wydaje mi się, że już mega dużo nie zostało. Mam 40 level. Też kurde, nie pamiętam, na jakim levelu mniej więcej się wchodziło na endgame. No ale zobaczymy. Dobra, i tu sobie wchodzimy w time rifta, tak zwanego. Podróżujemy w czasie. Okej, jestem tutaj teraz. Jestem Portal Sanctum. Okej. Czyli tu jest ten dungeonik, jeżeli dobrze pamiętam, którego później będę robił dużo razy, nie? Bo tu się, tutaj się dodaje afix do legendarek. No i tu jest taki mini bossik do zabicia. Z nim raczej problemu nie będę miał, on szybko pada. Ja też mam dosyć dobry teraz damage z tym itemkiem nowym, z nowym stafikiem. No i dobra, idę sobie, oddam tego kościka, zgarnę punkt pasywek, idol sloty i będzie można lecieć dalej. Także oddajemy pyk, 3 idol sloty, o fajnie. I ja tutaj dawałem, nie? Tu już mam maksa. Nie wiem, czy ta increase area działa mi na mojego skilla. Aria. Niby tak. Powinno działać. No to zobaczymy. Dam sobie trochę w to. Runbolt. Ty, a jakbym tego Runbolta dał na środek? Trzeba przetestować. Dobra, gdzie ja mam questa tutaj? Albo może zamiast Fireballa bym używał tego Runbolta. No, bo to w miarę fajnie wygląda. Pyk, pyk, pyk. Tylko no, mało bije. Wiadomo, że musiałbym to wyspecjalizować. Ale docelowo nie wygląda to chyba tak najgorzej. Tak mi się wydaje. Ale chyba dłuższy ma cast time niż Fireball. A spróbujemy. Wywalę tego Fireballa. Tu miałem zmienić na Lightning Damage, ale to obalić. Chociaż może. Kurde, nie wiem. Dobra, wywalę. Tak, damy tego Rune Bolta. No i pytanie, co ja tu fajnego mogę dać? Extra Projectile. Kolejne Extra Projectile. Auto Target. O? Ciekawe. Frost Wall. Tree Elemental. Kurde, nie wiem. Tu pod Lightning mógłbym pójść. O, to by było spoko. Bo tam jest Cold i żeby tego Colda zamienić na Lightning. Często double cast to też musiałbym dać. Lightning Cold to nie. Czyli tak, musiałbym pójść w to. To. I tutaj. Cold na Lightning. Fire na Lightning. O. Będę full Lightning w ogóle. Zobaczymy, jak to będzie działać. I czy te runy będą mi się układać dobrze. Teraz jak mam full Lightning. To jest... Bardzo dobre pytanie, nie? Ale dalej, kurde, jakoś mało damage'u to bije z jakiegoś powodu.
Dobra, poka. O kurde, no właśnie. Nie mogę mieć full lightning. Bo wtedy runy mi się źle układają. Dobrze. Czyli to muszę cofnąć. Remove points. To muszę cofnąć. Dobra. I lightning damage. Czyli nie mogę mieć jednak full lightninga. Ty, dalej co jest nie tak? Czyli to nie jest od tego. Coś tu mi nie pasuje. Kurde. Aha, bo... Lightning Hold Fire niby jest. No i tu na dole też wam niby pokazane, że jest Fire, Lightning Fire, Plasma Orb. Aha, teraz mam, okej, czekajcie. Pyk. Dobra, git. Pyk, pyk, pyk. No i lipa, nie? I cannot do that. To jest chyba kurde RNG. Co wypadnie? Czy ja bym musiał mieć w zasadzie Fajera? Głównie. Aj, lipa. Gdzie co? Chyba wrócimy jednak do tego Firebola. No. Jest za dużo zabawy z tym. Znowu kurde muszę to ogarniać. Czyli tak, na pewno muszę iść w dodatkowe projectile. Tutaj. Tu muszę teraz zredukować te mana kosty, które zwiększyłem. Zobaczymy o ile. Nie to. Gdzie to jest tutaj? Okej. Dobra, mogę spamować, także chyba jest git. Ewentualnie później na levelu się jeszcze doda jeden, jak będzie trzeba. Cast speed. No i teraz musiałbym iść. Aha, bo ja miałem iść... Właśnie, czy jak ja to zamienię na lightning, to czy też te runy będą działać? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, wbiję level, zobaczymy. Dobra, gadamy z ziomeczkiem. Ty, ja się w ogóle się zastanawiam, czy jak miałbym to runic invocation na Q, to w teorii to by mi mogło się samo odpalić chyba. Trzeba będzie to przetestować. Tylko pytanie, czy wtedy runy będą działać dalej znowu, kurde. Tymi runami jest przerąbane. Żeby to było dobrze ustawione, nie? Jest i level upik, 41 level. I mam level na tym. Na Fireballu, także zaraz sobie przetestujemy, czy to będzie działać. Tutaj chciałbym mieć to. I dajemy to. A tu co miałem dawać? Elemental damage chyba. No i zobaczymy, czy teraz te runy dalej będą działać. Dobra, z tego co widzę, to chyba wszystko działa tak jak powinno. Mimo to, że zmieniłem sobie, bo to jakby nie zmienia mi całego Firebola na lightningowego, tylko 50% damage'u. Także nadal runy dobrze się ładują. No a bije więcej lightning damage'u, nie? Także mogę iść głównie pod lightning już teraz. Jeżeli chodzi o mój build. Jest kolejny level na tym fireballu. Teraz zobaczymy, co tu mogę dać dodatkowo. Dodałem projectile, base crit chance. To raczej nie będę chciał iść. Aha, bo tu też daje procentowy damage, kurde. Może fajnie było w to pójść. No my tu jeszcze mamy Pierce Chance, to by było spoko, żeby przybijało te mobki. O, może Ignite, Ignite na bossy będzie spoko całkiem. Dobra, i tu mam jakieś pewnie mini bossika do zabicia? Czy nie? Czy tylko wyczyścić? A jest mini bossik, no. Zobaczymy jak on spadnie. Nie no, na chillku.
Znaczy tylko sobie spadł ziomeczek. No i tyle. I teraz trzeba iść. Oddać tego kwestika. Pyk. Dobra, i co ja dostanę za to? O. Pasypkę. No i fajnie. Idziemy dalej tutaj. I później w co? Tu mam jeszcze jeden level. Int z katalistem. Tylko czy ja zawsze będę grał z katalistem? No nie, bo gram tu handa aktualnie, więc tu jest lipa. Mana regen też nie. Więcej damage'u do... na bossy i elitki. Tego bym nie chciał. Elemental pen with damage over time. Kurde, słabe są te pasywki mega. Tu chyba pójdę. Int i cedeki per int. To będzie chyba najlepsze, co tu mogę wziąć, tak mi się wydaje. Przynajmniej póki co. A później chyba tutaj, w te rune wardy. No ale to zobaczymy potem. Także póki co tyle.